Ryszard Glegowa, urodzony w 1963 roku, artysta plastyk, absolwent wrocławskiej ASP, z urodzenia pilczanin. Od 20 lat stały współpracownik Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych Piast, gdzie organizował warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Mogliśmy go poznać jako twórcę niezwykłych dekoracji na wernisażach prac plastycznych oraz wystawach prezentujących polskie tradycje wielkanocne i bożonarodzeniowe, obecnie związany z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Wiszni Małej. Dzień dobry, Ryszard Glegowa. Rozpoczynamy troszeczkę inne niż zawsze warsztaty malowania bombek w tym roku. Chciałem Państwu przedstawić materiały, jakie Państwo otrzymaliście, czyli dwie takie bombeczki, pisak i specjalną konturówkę do pasta. Tym będziemy malowali nasze bombeczki. Ja pokażę na początku, w jaki sposób uruchomić ten pisak, bo z tym jest zawsze problem. Ściągamy tą folię, on jest jeszcze taki czyściutki. Musimy go pomieszać i kilka razy nacisnąć, aż się zrobi biała końcóweczka, bo często się zdarza, że się okazuje, że pisak był popsuty. Nie, jeszcze to chwilę trwa. Musimy go uruchomić, aż się zrobi biała końcówka i poleci specjalna farba. O, co jakiś czas pomieszać. I tak się uruchamia pisaczek. Za chwilę będzie malował. Pisaczek, te materiały, które Państwo otrzymaliście, wystarczą oczywiście nie tylko na te dwie bombki. Ja polecam jeszcze przemalować w domu wszystkie stare bombki. Końcówka się zrobiła już biała i pisaczkiem możemy malować. Ja zacznę, o, pokażę tylko tu na razie kawałeczek. Możemy tym pisaczkiem malować wzory, ale zanim zaczniemy malować te wzory, to musimy, proszę Państwa, się troszeczkę do tego przygotować. Najlepiej sobie zrobić taki wzorniczek, co my chcemy zrobić. Ja pokażę tutaj na papierze. Odrysować sobie kółeczko od szklanki, pisaczek i załóżmy, że to jest nasza bombka narysowana. To, co my chcemy na niej namalować, to sobie najpierw nanosimy na papierze. Proszę zobaczyć. Nie możemy malować po bombce ołówkiem ani pisakiem, ponieważ to wszystko nam się rozmazuje. Jak będziemy malować bombkę, to już tylko tym białym pisaczkiem, także troszeczkę się chwilę przygotować. O, w ten sposób. No załóżmy, że to chcemy namalować na naszej bombce. To jest taki wzorek. I teraz bierzemy pisaczek i to, co namalowaliśmy na tym papierze, próbujemy od razu bezpośrednio namalować na bombce. Nie martwić się, że tam kreska jest krzywa, bo my to wszystko później wyrównamy konturówką. O. Szybkie ruchy. Nie zastanawiać się za dużo. Im dłużej się zastanawiamy, tym to wszystko jest potem za bardzo wypracowane, wypieszczone i nigdy nie wyjdzie tak, jak chcemy. Proszę bardzo. O. I tu już mamy naniesiony wzorek, który namalowaliśmy tutaj. Ale jeszcze jest taka ważna sprawa, bardzo ważna sprawa, to jest właśnie ta kreska tutaj, bo wiele ludzi ma problem z robieniem takiej kreski. Kreskę możemy zrobić, możemy bombkę położyć na szklance i odrysować sobie na przykład rogi szklanki, wtedy nam wyjdą równe te kreseczki i taką obwódkę. Możemy obwódkę zrobić również w ten sposób, na dole stawiając na kubku na szklance i odrysować pisaczkiem równe kółeczko. Zaczynamy specjalną pastą, którą Państwo otrzymaliście. Najpierw można na papierze troszeczkę sobie zrobić próbę, jak to nacisnąć, żeby nie leciało za dużo. O tak, w ten sposób. Poćwiczyć troszeczkę na czymś, nie zaraz na bombce. O. Delikatnie naciskamy, nie za mocno, bo przy mocnym naciśnięciu to wszystko tutaj będzie leciało bez końca. I zaczynamy. Najprostsza metoda to są kropeczki, czyli po tych kreskach, które zrobiliśmy, możemy sobie robić, o, kropeczki. Proszę zobaczyć. Kropkujemy spokojnie. O. Potem możemy już przejść do innych ozdobników, które wcale nie muszą być namalowane pisaczkiem. O. Ale tak najprościej jest zawsze tymi kropeczkami. Dotykać tylko delikatnie. I tam, gdzie nam wyszła na przykład krzywa linia czy cokolwiek, to możemy zakryć to wszystko tymi kropeczkami zakrywane. I tak malujemy. Takiej bombki pomalujemy na razie tylko kawałeczek połowę i musimy ją odłożyć, ponieważ to musi chwilę, z 10 minut schnąć. Proszę zobaczyć tutaj, jeżeli na przykład kreski wyszły troszeczkę nierówno. O, to robimy na przykład wzorek samych kropek. Same kropeczki.
Same kropeczki, proszę bardzo. Czyli zakrywamy te białe linie kropeczkami. Ja mówiłem, żeby nie malować ołówkiem czy jakimś pisakiem najpierw tego wzoru, ponieważ ta pasta, ta farba przebarwi się po jakimś czasie na czarny kolor. Będzie bardzo brzydka. Jeżeli mamy pewną część bombki już namalowaną, nie możemy jej malować dalej, ponieważ jak dotkniemy palcem, wszystko nam się rozmarzy, musimy to odłożyć najlepiej na taką wytłaczankę od jajek, o gdzieś z boczku, niech ona sobie schnie, a w międzyczasie sobie zaczynamy robić drugą bombkę. Tutaj druga bombka może być bez tego paska w koło, możemy zacząć od samej góry, czyli od takiej koronki, która tutaj jest, o. Od takiej koroneczki sobie zaczniemy tutaj. O. Pisaczek to jest specjalna też farba, taka bardzo odporna na ścieranie, ale ona też chwileczkę musi schnąć, zostawia takie mokre ślady, więc chwileczkę trzeba tego nie dotykać. O. I zaczynamy tą bombkę dekorować troszeczkę inaczej, czyli od góry w ten sposób. Ją dekorujemy. O. Tak. Odpowiednio. O. Ja jeszcze powiem, skąd wzorki w międzyczasie. Wzorki możemy zbierać wszędzie, z serwetek, z czegokolwiek, tylko najpierw sobie, tak jak mówiłem, rozrysujmy te wzorki, żebyśmy nie szli na żywioł, tylko mieli to rozrysowane i wiedzieli, co robimy, bo nieraz tak te kropeczki, które to się robi tak na krzyż przekłada, a nieraz jak zaczniemy tak jedną koło drugiej, to potem nam tu zostanie dziura albo nie będzie się mogła ostatnia zmieścić. Także czasami troszeczkę matematyki. Nie trzeba tego liczyć specjalnie od linijki. O, i zakrywamy tą białą farbę kontur pastą, czyli tymi kropeczkami. To wszystko kropkujemy. O, kropkujemy. Możemy też jeszcze zawinąć też, tylko bardzo delikatnie to naciskamy, bardzo delikatnie, żeby, ja tu pokażę, o tak, i na przykład ten dziubek tutaj, o, i jego możemy już dodatkowo dekorować kropeczkami w ten sposób, może być kropeczka tutaj, o, i tak samo. Koroneczka. No tutaj mieliśmy trochę krzywą kropeczkę, ale proszę zobaczyć, że ją można ją wyrównać. Wszystko tą konturówką. Tylko ćwiczyć tą konturówką na papierze, zanim zaczniemy, bo silne naciśnięcie powoduje, że wszystko nam się zamarze. O. W taki sposób. Jak już Państwo skończycie bombki, te, które Państwo otrzymaliście, dwie, to ja polecam wziąć wszystkie bombeczki w domu, które mamy stare, czyste i po prostu je przemalować, bo takie zrobione przez siebie bombeczki są najfajniejsze. Nigdzie się takich nie kupi i są najpiękniejsze. To również na prezenty, niepowtarzalne, jednostkowe. Nie ma dwóch takich samych. O. I długo trzymać tą kontur pastę w ręku, ona się robi ciepła i może nam się troszeczkę lać, więc co jakiś czas zrobić przerwę, włożyć ją na chwilę do lodówki i zaczynać malowanie od nowa.
przyszła ten telefon. Dobra. Ja jeszcze chwilę o wzorach chciałem tylko powiedzieć, o tym, co my na tym malujemy. Dobrze, mogę pokazać to. Mogę pokazać, skąd się biorą wzory. To są takie moje szkicowniki sprzed wielu, wielu lat. Są odrysowane takie wzory nawet z XIX wieku. To są hafty, to są różnego rodzaju serwet, elementy z jakiegoś dekoracyjnych, z ceramiki nawet. To wszystko jest tutaj zrysowane w tych moich notatkach i one są łączone później, niepowielane, nieodrysowywane, jak to w hafcie jest, że to taki jest wzornik haftu. Bierzesz ten wzornik, przerysowujesz kalką na materiale i wyszywasz. Nie. Z tych elementów, które są tu narysowane, tworzy się nowy, indywidualny, własny wzór. Czyli ten element się łączy z tym, ten się łączy z tym i powstaje nowy, całkowicie nowy wzorek. Także to też obserwować, dużo patrzeć na przepiękne serwetki. Dzisiaj nawet na tych papierowych serwetkach są piękne, ludowe wzory. Można je oglądać i podpatrywać to. To są bombeczki, które były malowane. Kolekcja taka z zeszłego roku, kolekcja bombeczek. U mnie w pracowni. To jest malowanie nad tą konturówką. Również możemy malować na drewnie. Są takie elementy świąteczne zrobione. Drewniane skrzynie. To jest też malowane tą samą konturpastą, tą samą techniką, jaką przed chwileczką oglądaliśmy przy malowaniu na bombce. I jeszcze taka ciekawostka. Jak Państwo już namalujecie swoją bombeczkę, wykończycie ją w całości, to proszę ją sfotografować. Przesłać ją na Facebook, na strony Domu Kultury Piast i tam będzie taki konkurs, najładniejsza bombka wygra taką bombeczkę w prezencie gotową, zapakowaną w pudełeczku. Także zachęcam do brania udziału w konkursie i do pracy. Zabawa jest bardzo fajna, mile spędzimy czas przed świętami, nawet z dziećmi, bo taka praca wspólna z dziećmi to jest najfajniejsze, co może je spotkać i poświęcić im możemy dużo czasu wtedy. To wszystko, dziękuję Państwu.